Analiza ruchu wykonywana w laboratorium 3D pozwala nam w pełni określić ruch we wszystkich stawach pacjenta, jak on się odbywa, jakie ma parametry podczas wszystkich faz chodu. Wykorzystujemy ją w ten sposób, że jesteśmy w stanie najpierw określić dokładnie patologię, wszystkie deficyty, które prezentuje pacjent i odpowiednio do tego dobrać terapię albo jakiekolwiek inne leczenie, czy to leczenie toksyną botulinową, czy to leczenie seryjnym gipsowaniem, czy to w końcu chirurgiczne czy neurochirurgiczne leczenie. Możemy wykonać analizę przed, aby określić deficyty i zaplanować leczenie, ale także po danym leczeniu, żeby określić jego efektywność. W planowaniu procesu fizjoterapii bardzo ważne jest, aby określić, jakie deficyty pacjent prezentuje, jakiego ruchu mu brakuje i dlaczego tak jest, które mięśnie nie działają lub działają za mocno. Analiza ruchu pomaga nam właśnie w tym określeniu deficytów i pomaga nam w określeniu konkretnej pracy mięśniowej. Na przykład mięsień trójgłowy łydki w początkowych fazach fazy podporowej, czyli w initial contact, long leg expansion czy mid stance, pracuje ekscentrycznie, ale już w terminal stance pracuje koncentrycznie, więc trening siły mięśniowej dla tego mięśnia będzie zupełnie inny w zależności od konkretnej fazy chodu. Tak samo prędkość, z którą będziemy pracować tym mięśniem, będzie zupełnie inna. W zasadzie można to odnieść do każdego mięśnia w naszym organizmie. Czyli jeśli z analizy chodu widzimy jakiś deficyt ruchowy, to są to parametry kinematyczne, które nam ten deficyt pokazują. Potem musimy obejrzeć parametry kinetyczne, które nam powiedzą, dlaczego ten deficyt się pojawia, dlaczego ten mięsień nie pracuje albo nie ma wystarczająco siły. Oczywiście w kinetyce nie mamy określonych konkretnych mięśni i do tego potrzebne nam jest badanie EMG albo nasze badanie kliniczne, które po złożeniu razem daje nam podstawy do wyciągnięcia konkretnych wniosków. Analiza ruchu jest tylko częścią pełnego badania. W połączeniu z badaniem klinicznym pozwala nam wyciągnąć konkretne wnioski i zaplanować terapię. Pacjent, który trafia do Centrum Diagnostyki Ruchu, ma wykonaną pełną analizę ruchu, ale także pełne badanie kliniczne, które pozwala lepiej zaplanować proces jego leczenia, w tym też proces fizjoterapeutyczny i później realnie ocenić efekty tego procesu, efekty tego leczenia. Można także ocenić efektywność zaopatrzenia ortopedycznego, jak na przykład ortez czy różnego rodzaju kombinezonów. W zasadzie wszystkie dane są bardzo ważne, dlatego że parametry kinematyczne pokazują nam deficyty w ruchu, natomiast parametry kinetyczne pokazują nam przyczyny tych deficytów. Czyli to są momenty zewnętrzne czy wewnętrzne, czy to są siły i wtedy widzimy, że której siły brakuje. W połączeniu z EMG poszczególnych mięśni możemy już wysnuć pewne hipotezy, dlaczego dany ruch się nie odbywa i który mięsień może w nieprawidłowy sposób pracować i powodować ten deficyt. Na przykład jeśli widzimy w parametrach kinematycznych zbyt duże opadanie miednicy po jednej stronie, to potem możemy sprawdzić w parametrach kinetycznych, czy jest zmniejszony moment siły, czy jest zmniejszona moc generowana w danym segmencie. I jeśli połączymy to jeszcze z EMG, to może się okazać, że na przykład mięsień pośladkowy średni jest niewydolny i da nam to pewien kierunek w terapii. Potwierdzamy to badaniem klinicznym, badając siłę mięśniową tego mięśnia. Oczywiście nie jest to takie proste, bo może na jego brak generacji siły wpływać zaburzenie liniowości, czyli na przykład zwiększona rotacja w kończynie dolnej, więc wykonując analizę chodu też musimy wiedzieć, co dokładnie od niej chcemy. Osoba, która później będzie interpretowała wyniki, musi mieć naprawdę duże doświadczenie, musi mieć znajomość patologii na przykład mózgowego porażenia dziecięcego, żeby móc zaplanować też, co chce z tej analizy wyciągnąć, w jaki sposób ułożyć elektrody, jakie wykresy oceniać, co ze sobą łączyć, w jaki sposób interpretować te wykresy. Je trzeba interpretować między sobą, ale też potem razem z EMG i z badaniem klinicznym. I żeby to naprawdę dobrze ocenić, trzeba mieć duże doświadczenie. Samo badanie analizy chodu nie ułoży nam terapii, nie zaplanuje leczenia. Dużo bardziej istotna jest interpretacja wyników, a do tego potrzebny jest cały zespół terapeutyczny, który z różnej perspektywy spojrzy na tego pacjenta. Na pewno na inne rzeczy zwróci uwagę fizjoterapeuta, na inne rzeczy zwróci uwagę lekarz, a na inne rzeczy zwróci uwagę ortotek. Także każdy z nas wykorzystuje to badanie troszkę w inny sposób. Dopiero taka pełna interdyscyplinarność daje nam pełen obraz i prawidłową interpretację, a co za tym idzie, planowanie leczenia.
Obecnie na świecie coraz więcej klinik, szpitali używa analizy ruchu do właśnie planowania leczenia i oceny jego efektów. Też na wielu konferencjach, pokazując efekty leczenia, używa się właśnie analizy ruchu, aby pokazać tą efektywność. Uważam, że powinno się jak najbardziej w Polsce stosować analizy ruchu, szczególnie przy planowaniu leczenia chirurgicznego. Jest to jedno z podstawowych narzędzi, natomiast nie jest to jedyne narzędzie. Tak naprawdę w całym badaniu istotny jest i wywiad, i badanie kliniczne, i badanie przedmiotowe, podmiotowe pacjenta, a analiza ruchu jest jednym z badań dodatkowych. Natomiast znowu, samo badanie nie wystarcza. Potrzebny jest cały zespół specjalistów, który zinterpretuje wyniki z pełnego badania, który zaplanuje leczenie, przeprowadzi je, potem oceni efekty, a w razie niezadowalających efektów wprowadzi pewne zmiany. I znowu, jest to bardzo długi proces, który wymaga dużego nakładu i zaangażowania, ale też pełnej współpracy pacjenta. Taki zespół stworzy Instytut Paleja we współpracy z OPSą.